Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie porozmawiamy sobie na temat 73. odcinka z serii Skibidi Toilet. Dlaczego jeszcze się nie pojawił? Co tak długo zajmuje Tafok Boomowi? Kiedy będzie? I naprawdę jeszcze więcej. Tak, rzeczywiście oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. A teraz zapraszam do oglądania. Okej, moi drodzy, także myślałem, że już dnia dzisiejszego będzie właśnie reakcja na nowy 73. odcinek, lecz jak się okazuje, no to chyba jednak niekoniecznie. Więc zaczynając, moi drodzy, od właśnie tak zwanego spoilera od Tafok Booma, który oczywiście pojawił się na jego stronie. No i oczywiście jest to ten oto spoiler, o którym myślę, że już w większości osób wie. Natomiast, moi drodzy, od właśnie wydania tego spoilera minęły już 2 dni, czyli właśnie 48 godzin. Co oznacza, że generalnie nie był to najprawdopodobniej ostatni spoiler. No i jak się okazuje, no to no pewnie jeszcze pojawi się właśnie jeden. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ zazwyczaj, kiedy dostawaliśmy właśnie jakiś spoiler na stronie, no to od tego spoileru trzeba było odliczyć 24 godziny. No i po tych 24 godzinach maksymalnie dostawaliśmy od razu nowy odcinek. Natomiast tutaj minęło już właśnie tych godzin 48, czyli właśnie 2 dni. No i my nie otrzymaliśmy tak naprawdę nic nowego, poza tym, że wiemy, że Tafok Boom jeszcze tego właśnie odcinka najprawdopodobniej nie skończył. No i właśnie ten nadal siedzi w Source Filmmakerze. No oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że ten właśnie jeszcze coś w tym Source Filmmakerze robi. Więc, moi drodzy, jest tutaj właśnie parę takich dość ciekawych opcji, a najdokładniej, moi drodzy, właśnie pierwsze to właśnie, no, że tak powiem, dlaczego jeszcze cały epizod się nie pojawił. No, jak się okazuje, no to najprawdopodobniej ten w ogóle jeszcze nie jest właśnie dokończony. Oczywiście, tak właśnie przypomnę tylko, że Tafok Boom sam pisał, że odcinki 73, 4, 7 i 80 będą mega ważne dla ogólnie fabuły i rozwoju właśnie całej serii, co oznacza, że ten najprawdopodobniej chce je zrobić jak najlepiej tylko się da pod względem właśnie wykonania. No i, moi drodzy, co mu właśnie zajmuje tutaj tak długo? No, jest na to bardzo, wydaje mi się, że taka, no, normalna odpowiedź. No, po prostu ten właśnie chce spełnić oczekiwania ludzi, ponieważ sam on napisał, że właśnie te odcinki będą mega mocne, a patrząc na to, że już nawet ostatni odcinek, czyli 72, był całkiem mocny, bo mieliśmy tam właśnie walkę i tak dalej, i tak dalej, no to definitywnie ten chce spełnić oczekiwania ludzi. No i niestety do żadnego oficjalnego update'u z jego strony nie otrzymaliśmy, ale no bynajmniej wiemy, że ten siedzi w Source Filmmakerze, co oznacza, że właśnie jeszcze tworzy ten epizod i najprawdopodobniej dostaniemy jeszcze jeden właśnie spoiler, tylko nie wiadomo dokładnie, czy na stronę, czy może gdzieś indziej. Co oznacza, że no niestety, ale no, tym razem tak zwane 24 godziny od spoilera, no, okazały się po prostu nieprawdziwe i to jest chyba jeden z pierwszych razy w historii właśnie całej serii, dlatego to też jest dla mnie takie troszeczkę zdziwienie, ale no cóż, tak to się właśnie mniej więcej potoczyło. No i kiedy takowy odcinek może się wreszcie pojawić? No, osobiście wydaje mi się, że może być to do dnia jutrzejszego, maksymalnie właśnie do 20, także tak to się mniej więcej prezentuje. Generalnie są też właśnie gdzieś jakieś fejkowe, że tak powiem, screeny, że właśnie jakaś tam moderacja z serwera Tafok Booma pisze, że no odcinek będzie wydany jutro i tak dalej, i tak dalej. No niestety nie wiemy, kiedy ten będzie wydany, nie mamy żadnej oficjalnej informacji od samego twórcy. Jedyną taką oficjalną informacją jest to, że ten dalej jest w programie do tworzenia, co oznacza, że dodaj prawdopodobnie jeszcze coś tam właśnie wykańcza, jeszcze coś tam tworzy. No i tak minęło już naprawdę mega dużo czasu od wydania takiego zwykłego odcinka. No to już minęło mega sporo czasu, bo właśnie no część druga pojawiła się chyba gdzieś na początku miesiąca, nie jestem dokładnie pewny. No a od wydania właśnie tak zwanego full epizodu, czyli pełnego odcinka, minęło już prawie 2 tygodnie, także no naprawdę mega, ale to mega dużo czasu. Więc według mnie, oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja teoria, dlatego też no nie radziłbym się jakoś na to mega nastawiać, no to odcinek maksymalnie będzie do 20, no i jest on tak długo przedłużony i w sumie też jest opóźniony, dlatego że Tafok Boom chce po prostu go dopiąć jak najlepiej się tylko da, jak tylko to jest najlepiej możliwe, dlatego tak to się właśnie prezentuje. No i oczywiście, no, jak już mówiłem, no ten pewnie tam wprowadzi coś mega, mega mocnego, co definitywnie zszokuje wszystkich i raczej właśnie spełni tą satysfakcję właśnie użytkowników, także tak
tak to się mniej więcej właśnie prezentuje. Natomiast, moi drodzy, no to co tak naprawdę dalej, co nie? W sensie, no tak, będzie ten odcinek i co dalej? No tak, odcinek będzie podzielony na dwie części, czyli będzie 73 część pierwsza i 73 część druga. Natomiast bardzo ciekawą sprawą jest to, że w większości rzeczy, no właśnie jest tak naprawdę robionych pod odcinek 74 i... To jest akurat bardzo ciekawa sprawa, ponieważ nawet na właśnie oficjalnym spoilerze mieliśmy po prostu 74 na jednym z takich boksików, który jest po prawej stronie i w sumie też jest to pierwszy chyba w historii spoiler, gdzie dostaliśmy po prostu spojrzenie na jakiegoś toileta i przy okazji w tle mieliśmy właśnie sekretnego agenta. Także to jest akurat naprawdę bardzo ciekawy spoiler. Wydaje mi się, że chyba jeszcze nigdy takiego nie mieliśmy, więc definitywnie coś przez te dwa nadchodzące nowe odcinki grubego się dla nas mega szykuje. Tym bardziej, że w spoilerze, który pojawił się już mega spory czas temu, czyli w tym, gdzie mieliśmy właśnie spojrzenie na właśnie G-Mana i właśnie Astro, czyli to było chyba, kurczę, z jakiś, no nie wiem, na początku miesiąca, jak ten odcinek się pojawił, no to już tam mieliśmy właśnie podpowiedzi związane z tą 74, czyli definitywnie coś jest tutaj z tym na rzeczy, że w następnym odcinku coś takiego się może wydarzyć, dowiecie. Wydaje mi się, że bardzo pamiętnego i dość legendarnego. Natomiast, moi drodzy, no jest to akurat definitywnie bardzo ciekawa sprawa. Zobaczymy, jak to się dokładnie właśnie dalej rozwinie. Mi się osobiście wydaje, że nowy odcinek będzie takim, no, troszeczkę podbudowaniem pod ten jeszcze następny, ale w sumie to mają być dwie części, także to jeszcze zobaczymy. Dlatego obecnie jedyne, co nam pozostaje, to jak najbardziej czekać. Miejmy nadzieję, że już dnia dzisiejszego, no, dostaniemy jakiś spoiler, już ten właśnie taki finalny. Ewentualnie może też nawet tego spoileru już nie będzie i po prostu Dafukboom na swojego Discorda wrzuci jakieś ogłoszenie. Więc odcinek może się pojawić tak naprawdę w każdej chwili, jak Dafukboom skończy sobie pracować w Source Filmmakerze. A ja wam daję taki update, ponieważ już myślałem, że dzisiaj jak sobie wstanę i wszystko będzie subcio, wiecie, mega, to już będzie reakcja na nowy odcinek, lecz jak się okazuje... No, chyba jednak niekoniecznie. Dlatego troszeczkę chciałem was tutaj poinformować, co i jak, ponieważ, no, jak się okazuje, to ten wczorajszy materiał niestety nie przewidział tego i w sumie, no, to zazwyczaj tak było, że 24 godziny i nowy epizod. No, w tym przypadku jednak niekoniecznie. Także jak będzie jakieś nowe info, to was jak najbardziej o tym poinformuję. No i możecie dać znać w komentarzu, czy wy też czekacie na nowy odcinek, bo ja definitywnie czekam. No i co? Tak szybko jak ten się pojawi, to tak szybko postaram wam się nagrać na niego reakcję. Do zobaczenia. Ja byłem Hexo. Widzimy się w kolejnych filmach i mam nadzieję, że ten kolejny film to już będzie właśnie reakcja na odcinek 73. Trzymajcie się. Pa!